Może zacznijmy od tego, że skończyła mi się darmowa licencja na głos Jacka, a nie chce mi się tego pedała naprawiać, nawet jeśli głos Polini jest upośledzony. Dobra, a teraz do rzeszy. Znaczy rzeczy. Drogi Zakolaku, drogi Michale zwany Pomidorem, macie wpierdol. Zacznijmy może od tego czadowego człowieka. W czadzie to się chyba urodziłeś i czad to ci mama dawała na obiad zamiast tlenu ty jebani warzywie niskokaloryczne z wysoką zawartością białka. Czy ciebie kompletnie pojebało tak na moją grupę i na moich adminów napadać słownie? Mówisz, że PGS ci kwani a jej czy, ale jakbyś debilu nie zauważył to ten debil nic lepszego nie potrafi w życiu osiągnąć. A potem jeszcze obrażasz tego niespełnionego informatyka od psów PGS-a, no nie wstyd ci tak. Nikt mnie nie będzie tych niedopierdolonych zjebów z dodatkowymi chromosomami obrażał na mojej warcie. Ale trzeci film, tak, ten w którego tagach obrażasz mnie od gejów, a chciałbym przypomnieć, że Ray jest tu jedynym gejem, nawet się rejmuje, więc musi być to prawdą, to już w ogóle apogeum zjebania. Może zacznijmy od błędu merytorycznego na samym początku, wcale nie stworzyłem Severę Hiroshima. No ale skąd pan Zakolak mógłby to wiedzieć, po co się dedukować przed odcinkiem? Druga sprawa, to nieprawda, że jedziemy ludzi, którzy próbują zrobić coś fajnego. Wręcz przeciwnie, ale to inna historia i nie na ten kanał, hehe. Ale o tym wam pan Zakolak też nie powie. Bo na chuj mówić prawdę, jeśli można siać dezinformacje. Zresztą tak zmieniając, a jednak nie zmieniając temat, to nieprawda, że Hiroshima byłaby lepsza, gdybyś nią rządził. A myślę tak dlatego, że ponieważ ja tak powiedziałem. Mam nadzieję, że byłem informatywny na pana temat i żyk ci. A nie, no tak, jeszcze ten prawdziwie informatywny owocowo-warzywowy człowiek. Aż tak się mnie boisz, Zakolaku, że musiałeś prosić Pomidora, by na mnie nagrał. A więc Michale, nad kim ja się znęcam psychicznie? Bardzo prosiłbym o jakiś przykład, gdyż myślę, że są to zwykłe pomówienia. A pomówienia są karalne, pójdę z tym na policję. Ja cię przepraszam, no ale jak to cały serwer podlizuje się do mnie? Byłoby bardzo miło żyć w tym samym wszechświecie co ty, odrealniony czerwony obiekcie sałatkowy, ale niestety tak nie jest. Podejrzewam, że spora część zjebów z Hiroshimy myśli, że to PGS jest tam właścicielem. Jedyne w czym muszę przyznać ci rację to w tym, że mapping to gówno. Jebać maperów. Ale poza tym to gadasz od rzeczy. Podsumowując, nikt nie będzie mi obrażał moich upośledzonych administratorów ani mojego zjebaniego serwera. Zobaczysz Pomidorze, wraz z Rejem i Pegiesem zniszczymy i ciebie i Zakolaka, skoro tak bardzo chcesz dramy, ty jebania owoco zjebania szmato. Sam masz chujowy serwer. Nie pozdrawiam, do widzenia.